Witam Państwa, to jest debata regionalna Punkty Widzenia. 18 kwietnia 2011 roku, dokładnie 4 lata temu, w Cardiff o 11.45 rozbrzmiały te słowa, że Polska i Ukraina wspólnie w 2012 roku zorganizują największą piłkarską imprezę w Europie, Euro 2012. A 4 lata później, dokładnie rankiem 11 kwietnia, usłyszeliśmy z ust pana posła Rynasiewicza, szefa Platformy Podkarpackiej, takie słowa: oby dało się przejechać autostradą do Lwowa za rok. A ponieważ, jak państwo, panowie, doskonale wiecie, oby robi wielką różnicę, to ja pytam 4 lata później, oby da się przejechać w przyszłym roku do Lwowa na Euro, czy raczej nie? Jeśli pan, panie redaktorze, zapyta za 4 lata, to wtedy myślę, że może będzie jakiś, no widać, ależ pan jest złośliwy, pewien stopień zaawansowania. Tak, panie redaktorze, no przede wszystkim dzisiaj, kiedy widzimy no tak słabe zaangażowanie tych budów, a mieliśmy praktycznie, można powiedzieć, no obiecywane już kilkanaście razy albo 10, że to będzie bardzo szybko zrealizowane, to będzie wykonane i na pewno na Euro 2012 pojedziemy piękną, śliczną autostradą. Każdy by z nas chciał, każdy by chciał, żeby praktycznie tak było. I to nie chodzi o złośliwość, to tylko chodzi o rzeczywistość, jaka nas otacza. Ona jest naprawdę smutna na dzień dzisiejszy. Będzie pan bronił szefa? Oczywiście, że będę bronił, dlatego że autostrady, drogi ekspresowe się budują. Pewnie nie w takim tempie, jakbyśmy sobie tego wszyscy życzyli, ale proszę pamiętać, że jednak cały czas kryzys, który dotknął Europę, nie ominął Polski, mimo że uważam, że nadal jesteśmy tą zieloną wyspą. I to nie tylko problem dróg, natomiast my mamy nadzieję, że nie tylko transportem drogowym będą przemieszczać się kibice, pozostaje transport lotniczy, rozbudowuje się Jasionka w bardzo szybkim tempie. Dzisiaj silna ekipa z Jarosławia, panowie jesteście przekonani, ponieważ pan poseł Rynasiewicz był łaskaw dzisiaj powiedzieć, że największe trudności są z odcinkiem Rzeszów-Jarosław. To znaczy, ale mam nadzieję, że to miasto jakoś nie blokuje, prawda? Nie, Jarosław będzie miał obwodnicę w najbliższym czasie, za rok wybudowaną obwodnicę. Ja myślę, że tu nie powinniśmy na zasadzie takiej licytacji podchodzić, czy będzie wybudowana droga do czerwca, czy nie będzie przyszłego roku, bo to naprawdę to jest najmniejsze znaczenie. Najważniejsze jest to, że drogi będą na Podkarpaciu. Dokładnie, ja się tu zgodzę z panem ministrem Kasprzakiem, jak najbardziej. Dobrze, że się buduje, dobrze, że się robi te drogi. W końcu trzeba było podjąć tą decyzję. Na pewno decyzja o tym, że będzie Euro 2012 w Polsce, dała nam takiego kopa, tak zwanego kopa, prawda? Zaczęło się robić, zaczęło się działać. Rzeczywiście dzisiaj Jarosław jest wielkim placem budów. To jest wspaniałe. Jak się widzi, że coś się robi, to aż miło. No, faktycznie są to utrudnienia dla mieszkańców miasta, okolic, prawda? Piękna obwodnica powstaje, autostrada i naprawdę jest wielkie zaangażowanie, to widać. Natomiast tutaj rzeczywiście też się zgodzę w pewnym stopniu z posłem Golbą. Zbyt dużo nam naobiecywano tutaj. Po prostu mniej mówić... Może sobie sami obiecywaliśmy. No, może jak sami rozbudzaliśmy, ale plany były nadzieje. Rozległe. Do Euro 2012 będą drogi, będzie to, będzie tamto porobione, prawda, i tak dalej. Jednak słuchacz doskonale interpretuje słowa polityków i jednak wymaga tego, prawda? I tu jest wielki błąd. Ja zgodzę się, że zima taka, zima inna. No ale zima jest zimą. No sobie inwestor czy wykonawca zdało sprawę, że jest zima. Jedno pytanie, a właściwie uwaga, bo dzisiaj słuchając tych komentarzy po 4 latach, i to nie komentarze polityków, bo one jak wiadomo są różne i zależą od tego, kto się wypowiada, ale specjalnie przeglądałem wypowiedzi specjalistów od transportu, od kolei, od dróg i przyznam szczerze, ich komentarze do tej sytuacji po 4 latach i rok przed Euro są bardzo rozbieżne. Niektórzy, tak jak pan Adrian Furgalski z Toru, mówią, że to będzie masakra. To po prostu zobaczymy, jak się obudzimy kiedyś pięknego czerwcowego dnia w 2012 roku, to zobaczymy tę masakrę, na czym ona będzie polegać. A inni z kolei mówią, nie, jest świetnie. Panie redaktorze. Jest czwóreczka, jeden nawet ze specjalistów od dróg powiedział, biorąc pod uwagę, że budujemy w tej chwili 1400 km autostrad, to czwóreczka.
Skąd te różnice? Tego nigdy nie było, takiej ilości dróg się nie budowało, przecież z roku na rok podwajamy ilość oddanych dróg. Natomiast masakrę to mamy już w tej chwili, bo przejechanie dzisiaj przez Jarosław to czasami jest godzina. To już, my już to przeżywamy, także dla nas nie będzie jakieś zaskoczenie, nawet ten zwiększony ruch. A jeżeli częściowo przynajmniej obwodnicę odda się w Jarosławiu, to już będzie duża ulga, czy w Przemyślu obwodnicę, to będzie takie rozładowanie tego ruchu, przekierowanie bocznymi drogami, objazdami, także myślę, że poradzimy. Tutaj można powiedzieć w ten sposób, rzeczywiście, że obwodnica Jarosławia się buduje, to bardzo dobrze, Przemyśla też się buduje, to bardzo dobrze, natomiast tutaj trzeba przede wszystkim wspomnieć, że dzięki temu programowi Polski Wschodniej udało się pani minister rozwoju regionalnego Grażynie Gęsickiej, zresztą świętej pamięci już, udało się jak gdyby wprowadzić te bardzo ważne inwestycje Jarosławia, Przemyśla do realizacji i mamy tak samo autostrady. Natomiast jeśli tutaj panowie dzisiaj mówicie, że fajnie, nic się nie stanie, 2012 roku się budzimy, czy to będzie skończone, czy nie, ja powiem co panowie, co to będzie. To będzie mnóstwo wstydu. Będziemy się wstydzić za tak przygotowany stan dróg na Euro 2012, bo proszę sobie wyobrazić, czy wy sobie zdajecie sprawę, jak przyjdzie na przykład, nie wiem, 20-30 autokarów, kibiców, za wschodniej, załóżmy naszej granicy i okazuje się, że co? No gdzie ich zatrzyma? Przeworsk. Niedalej wykreśliliście bardzo ważną inwestycję, prawda, obwodnicę Przeworska. Wykreśliliście obwodnicę Łańcuta. Wykreśliliście praktycznie, można powiedzieć, jeśli chodzi o drogę krajową, czwórkę z Łańcuta do Radymna. Nie ma tej modernizacji. Jak więc pojadą tym, autostradą, to Przeworsk dokładnie, ale jak autostradą, panie rektorze, jak on, zapomnijmy, w 2058 może skończył, o czym my to dzisiaj rozmawiamy. Nie będzie tej autostrady w 2012 roku, możemy zapomnieć i w związku z tym widzimy, jak są cięcia. E30, kolej, tu panowie sobie wspomnieli, nie? No E30 przecież zostało tak samo wykreślone, nie ma, kilka dworców będzie zmodernizowanych, tyle wszystkiego. E30 Rzeszów, Medyka jest wykreślona, nie będzie tej modernizacji. Lotnisko oczywiście, tak, ale to jeszcze wcześniej było praktycznie zaplanowane i dlatego dzisiaj tak będzie wyglądać ta sytuacja. Panie pośle, pan się denerwuje, bo do ten 2058 to przesada. To znaczy, jeżeli pan poseł Golba jest tak samo optymistycznie nastawiony jako szef piłkarstwa Przemysko-Jarosławskiego, jeśli chodzi o formę polskich reprezentantów, to ja już współczuję polskim piłkarzom, że takich mają szefów. Natomiast ja chcę powiedzieć tak, że odbywają się jednorazowo wielkie imprezy sportowe typu finał Champions League i przyjeżdżają kibice z reguły z dwóch krajów. Organizowane są tak zwane pomosty lotnicze, organizowane są drogi różne. Do Przemyśla dzisiaj można dojechać nie tylko czwórką, nie tylko autostradą, która jest planowana, ale również drogą przez Kańczugę, drogą przez Dynów. O tym zapominamy, a przecież odpowiednie służby będą monitorowały, tak jak było w przypadku Mistrzostw Europy we Wiedniu, w Austrii, w Szwajcarii i bocznymi drogami też dojeżdżało się do Wiednia, więc więcej optymizmu, panie pośle, naprawdę, bo to jest wielka szansa dla Polski i dla Ukrainy. Jeśli dziś będziemy szerzyć defetyzm, no to po prostu poddajmy się i powiedzmy panu Michelowi Platiniemu, dziękujemy, niech organizują. Panie doktorze, ja myślę, w mocy tylko tego, bo dlatego, że rzeczywiście, skoro ty kolega wypomniał, że jestem szefem Okręgowego Związku Piłki Nożnej, Okręgu Dawnego Województwa Przemyskiego, czterech powiatów, Jarosławskie, Przemyskie, Lubaczowskie, Przeworskie, dlatego stąd moje jak gdyby znajomość tej materii. Jestem również członkiem Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu i dlatego ja wiem, na czym my pracujemy, ja wiem, o czym my rozmawiamy. Jeśli ktoś dzisiaj... Ale jeszcze o piłce nie rozmawialiśmy, tak, dopiero o drogach. Tylko, o piłce będziemy tylko rozmawiać. Że w ramach Euro 2012 właśnie to jest też jeden z głównych elementów. Drogi, przejazd, dostęp praktycznie, przemieszczanie się Polska-Ukraina i tutaj mamy... Ile się spotkań we Lwowie odbędzie? Szanowni panowie, ja myślę, że tutaj... Bądźmy optymistami. Ważne. Drogi będą, drogi są zaplanowane, są na to pieniądze. Najważniejsze są stadiony. I popatrzmy dokładnie, to popatrzmy na to realnie. Po pierwsze, chodzi o lotniska. Lotniska są. Mówimy o czterech miejscach w Polsce. Natomiast my mamy jako Polacy tutaj, jako Polska i bardzo dobrą sytuację, i bardzo złą sytuację. Bardzo dobra sytuacja polega na tym, że w porównaniu z Ukrainą tą infrastrukturę mamy lepszą. Ale tą złą sytuację mamy taką, że wszystkie kraje, które przyjadą, będą na nas patrzeć jak na swój kraj, a więc jeden land duży, czyli członek Unii Europejskiej, a więc ten standard powinien być wysoki. I tu się boję. Są moje obawy o tą infrastrukturę dodatkową, a więc hotele, parkingi, dojazdy. Zróbmy tutaj kropkę taką transportową, bo to moglibyśmy o drogach i o kolejach cały program i tak by nam czasu brakło. Pewnie. Ale chciałem postawić pytanie dotyczące stricte naszego regionu, Podkarpacia, bo wtedy, 4 lata temu, mówiliśmy sobie też, że to jest też szansa ogromna dla Podkarpacia,
no nie tylko w takim prostym zarobieniu na tej imprezie, bo wiedzieliśmy, że u nas jednak te mecze się nie odbędą. Ale mówiliśmy o tym, że może jakiś duży ośrodek, może uda się przyciągnąć jakąś drużynę, która no tutaj pomiędzy Krakowem, Wrocławiem, a Lwowem, Charkowem jakoś tutaj znajdzie swoje miejsce. Dzisiaj wiemy, że to się nie udało. Żadnego wielkiego ośrodka nie będzie. Daj Boże, żeby ci kibice, którzy będą przelatywać autostradą, chcieli się zatrzymać w poszczególnych pięknych miastach podkarpackich, ale możemy mieć pecha i będą jechać bardzo szybko, się nie zatrzymają. Moje pytanie jest następujące. Dlaczego nam się jednak nie udało stworzyć takiego magnesu, który by tych ludzi i turystów, a jednocześnie te drużyny, no, zatrzymał tu? No przede wszystkim jedna sprawa zasadnicza. Tu można wspomnieć przede wszystkim o 2008 roku, wtedy, kiedy z Podkarpacia zostało wykreślonych ponad 500 milionów euro na różne inwestycje, jeśli zostały takie środki zabrane od nas z Podkarpacia. Ale ośrodków piłkarskich, panie pośle, tam nie było. Bądźmy uczciwi. Po części tak, po części no, tak, ale z drugiej strony coś były. I coś związku innego z tym, rzeczywiście jest niedobry, niewygodny dla koalicji rządzącej, dlatego oburzenie. Tak, ale jeśli wykreślamy te środki, to skąd inny musieliśmy zabezpieczyć te, które były w realizacji inne inwestycje. I tutaj jest ten problem właśnie w tej chwili. Dlatego, kiedy mniej środków, to my automatycznie przestajemy funkcjonować i przestajemy dorównywać ścianie, tak powiem wprost. Ja się zgadzam, tylko to jest oczywiste, że rząd wszystkiego nie wybuduje, prawda? Liczy się także aktywność samorządu. Ale jeśli samorządy nie mają środków, to automatycznie nie mają z czego budować. I to jest ten problem, bo samorządom zostały zabrane też również środki. Po pierwsze, trzeba na to inaczej popatrzeć. Kraków też nie jest centrum rozgrywek. Trudno było pokusić się, żeby Podkarpacie, że tak powiem, było w centrum zainteresowania. Oczywiście wielkim marzeniem. Zarówno i lewicy, jak i jako partii opozycyjnej, czy partii rządzących było na pewno, całą pewnością, zrobić tak, żeby jak najwięcej tu ściągnąć turystów, żeby propagować nasz region. No nie udało się, ale nie udało się też Krakowowi, wielu innym dużym miastom, regionom. I nie czarujmy się, no taka jest prawda. Moje pytanie było związane z tym, że nawet laicy, ludzie, którzy się nie znają na wielu rzeczach, a którzy tak łączą fakty, myślą sobie...